Siemanko wszystkim, dzisiaj jest sobota, 14 grudnia. Jadę do skating parku. Nie byłem w sumie na nim od 3 tygodni i nie jeździłem, ale teraz też sobie raczej nie pojeżdżę, bo jest specjalny event. To chyba się nazywało Scoot Challenge w skating parku. Olaf Żona ma prowadzić jakieś konkurencje, w tym tej lipy w 60 sekund jak najwięcej, więc oczywiście jadę, ponagrywam i spróbuję też coś powygrywać. I właśnie wyjeżdżam, więc widzimy się już w skating parku. And
Właśnie zobaczyliście nagranie, jakie udało mi się nagrać podczas eventu, ale teraz muszę powiedzieć trochę o błędach popełnionych przez organizatorów, bo organizacja tego była nie najlepsza, zdecydowanie nie najlepsza. Po pierwsze, to co najbardziej odnosi się do mnie, czyli brak konkurencji na jak największą ilość tailwhipów w minutę. Tu wam wyślę screena z wydarzenia na Facebooku i tam są cztery konkurencje, z czego tylko dwie są rozbite na dwie kategorie, żeby po prostu zobaczyć, jakie są różnice. A reszta jest po prostu podpisana, że będą. Więc nie rozumiem, dlaczego dla kategorii minus 13 lat tailwhip challenge był, a dla kategorii plus 13 go nie było. A jechałem tam też głównie dlatego, bo to była jedyna konkurencja, w jakiej miałbym szansę, bo z najlepszymi mógłbym nadrobić swoją wytrzymałością, a nie koniecznie techniką i tym, że najlepszym tailwhipy idą jeszcze łatwiej niż mi i wymagają jeszcze mniej wysiłku. Po drugie, nawet bez tych tailwhipów 60 sekund nie wyrobili się z czasem w te 3 godziny sesji i nie było skoków wzwyż. A właśnie skok wzwyż byłby dla mnie najciekawszą konkurencją, no bo jeżdżenie po rurce mam normalnie, skok w dal też mogę sobie zorganizować, ale skok wzwyż nad tyczką, którą akurat będą specjalnie ustawiać pod to, no to nie jest już codzienność. Moim zdaniem, jeśli już robią taki porządny event, to powinni przedłużyć sesję przynajmniej na te 4 godziny, tylko na ten event, bo to nie powinien być żaden problem, a wtedy event mógłby się udać całkowicie. Po trzecie, napisane jest, że do wygrania jest 1000 zł w gotówce, a z tego co ja widziałem na tym evencie, to tylko dwie osoby, każda dostała po 100 za wygranie konkurencji. Jeden za lip slide, a drugi chyba za skok w dal, tylko skoku w dal nie byłem do końca, bo już mi się nudziło, bo to za długo trwało i chciałem sobie chociaż trochę pojeździć. Jeśli było tak, jak ja to widziałem z tą kasą, to jest to dość duże niedociągnięcie. Poza tym ten sprzęt i gadżety dla kategorii minus 13 to był na przykład za wygranie jednej konkurencji był ochraniacz na zęby i barend, co też nie jest zbyt dobrą nagrodą jak na taki event. Dalej, nie wiem już po które, chyba po czwarte, to no początkowo konkurencja skoku w dal miała być robiona bank to bank, czyli jeden bank na ziemi, drugi bank i po środku jest dziura i trzeba ją przeskoczyć. Ale wszyscy chcieli zrobić konkurencję tak jak kategoria minus 13, czyli po prostu kto dalej z jednego bęku skoczy. To jest po pierwsze bezpieczniejsze, po drugie wszyscy mogą jeździć cały czas, a nie potem tylko najlepsi, którzy się nie boją i umieją skakać tak daleko, to mogą w tym uczestniczyć już do końca. Olaf Żołna jako organizator chciał zrobić ten bank to bank, ale zgodził się na skakanie z jednego bęku. Tylko jedna osoba, jeden zawodnik powiedział, że co my się będziemy bać, skaczemy przez dwa bęki. I tak już zostało do końca, pomimo tego, że nikt nie chciał tak skakać. I poza tym w efekcie tego, to już widzieliście, mogę wam puścić jeszcze raz. Gość nie doleciał, chciał się uratować nogą i wbił się od tyłu w bęk i przyjechała po niego karetka. Musiała przyjechać, więc zdecydowanie widać, że to jest niebezpieczne. Przy okazji jeszcze wcześniej była druga karetka po kogoś innego, ale to chyba nie podczas żadnych konkurencji. Nie wiem, czy nawet, nie wiem w ogóle, czy to był ktoś na hulajnodze. Jeszcze co do eventu, a dokładnie do najdłuższego lip slide'a, to już widzieliście porównanie dwóch, jednego wygrywającego i drugiego, nad którym się zastanawiali. No były podobne. Ewentualnie można by nagrodzić dwóch, a chyba tak się nie stało. Ale zwycięski, jeśli teraz według nagrania to widać, to chyba omsknęła mu się noga podczas lądowania. I teoretycznie to nie powinno być zaliczone, ale to już dobra, to można było nie widzieć. Ja też tego nie widziałem podczas tej konkurencji. Nie było widać, więc no jeszcze jestem w stanie to zrozumieć.
Ale te poprzednie sytuacje już, to już moim zdaniem przesada. I jeśli już organizują event, to powinni go doprowadzić dobrze do końca. A korzystając z tego, że jak to wrzucę, to za 4 dni będą święta Bożego Narodzenia, to życzę Wam wszystkich wesołych, błogosławionych świąt i zdrowia, szczególnie na hulajnodze, bo czasami może się przydać. Oczywiście jak najwięcej sklejonych trików. A co do widowni, która nie jeździ na hulajnodze, to sukcesów w ich własnych pasjach i zainteresowaniach. Dzięki za oglądanie i nark.